zewnątrz jeszcze ciemno. Ja za bardzo się nie wyspałem. Ile ja spałem? Z 6 godzin. Także jeszcze silnik trochę zagrzeje i powoli trzeba będzie się stąd usuwać, jechać na granicę. Tak jak wspominałem wczoraj, zamienić naczepy z Michałem. Dobra, uciekamy. 7 godzina. 3 godziny do granicy mam. Ciemno jeszcze. Ale nie ma co nagrywać. Zima to jest zima. Długie noce. Ale się przejaśni. Pół godziny i będzie widno. Także jedziemy, co by Michał na mnie nie czekał. Ludzie do roboty jadą, ruch z rana, ale to wszystko do centrum jedzie, więc w moją stronę na wylocie jest spokój. Po południu jest właśnie na wylocie bardziej zatwardzone, bo wszyscy z roboty wracają, a rano bardziej zatwardzone, jak się jedzie do centrum. Jeszcze godzinka do granicy, ledwie minąłem. Temperatura jest ok, 9 stopni. W Calgary też było ciepło, około 10. Michał dzwonił, mówi, że będzie trochę spóźniony. Około pół do 11, 11, na 11 będzie. Ale no dobra, poczekam. Także dzwonił, żeby się nie śpieszył. Więc się nie śpieszymy. Mogłem wziąć paliwo, no ale już minęłem stację paliwa, tak sobie gadałem. Bez tego paliwa na powrocie. Trzeba będzie podać go w końcu. Ostatnie tankowanie miałem w Waszyngtonie. No ale jeszcze mam dużo paliwa, prawie pół zmiany. No i co? No i potem zobaczymy, zrobimy tylko tą zamiankę naczep. No bo to Michał wiezie do Salt Lake City, można by rzec, w Utah, ale to jest akurat miasto przyklejone do Salt Lake City. Nazywa się West Jordan? Czekaj, zobaczę w papierze. West czy Lester? Chyba West. Mam dokumenty. West Jordan. West Jordan. Taka nazwa. Także pomykamy jeszcze. Godzinka jazdy, nawet nie cała. No, waga mruga, opaki otwarte, nie obijają się. No nie jest, towar jest lekki. No to są chipsy, snaki. Troszkę wiaterek dokucza, nie jest zbyt mocny, ale troszkę dokucza, więc będzie musiał Michał sobie tak na spokojnie jechać. Nawet nie wiem, co za towar on wiezie, czy ciężki, czy lekki. Nie pytałem się, rozmawialiśmy, ale nie pytałem się. No, pogoda jest ok. 13 stopni ciepła teraz pokazuje. No, zamieniliśmy się. Michał jedzie do granicy. Wiatr wieje. Ja teraz mam ciężki ładunek, bo mąkę. Akurat z Billings wziął mąkę. Także Michał pojechał z moją brudną naczepą. No, ten ładunek idzie gdzie? On idzie akurat do Calgary. No, na północ Calgary. Czasami do Edmonton, czasami do Calgary się wozi. Jakkolwiek uciekamy, bo jest 11:30. Godzinkę utraciłem, troszkę czekając tu. Znaczy utraciłem. Akurat robić się miastową robotę. To nie jestem za kilometry płacony, tylko za mile nie jestem, tylko za godziny. Znaczy jedziemy tak czy siak. Paliwo wezmę na powrocie. Jeszcze przez wagę trzeba będzie przejechać. Bo waga otwarta w dwie strony.
GPS-a sobie aktualizuję. Wolno się pobiera. Także się software zaktualizuje, oprogramowanie będzie, nie wiem, ciutkę nowsze pewnie, no i mapy. Jakieś nowe adresy. Czy ogólnie nowe te. Nowe drogi. I skrzyżowania. Zatrzymali po prawej jakiegoś gościa, co tam ciągnie stepteka. Wziął teczkę i poszedł do środka się zameldować. Ciekawe, ile teraz waży ta mąka. No, ale znacznie więcej niż te chipsy, co wiozłem. O, 5,5. 14,5. Mówię o tonach. A się kicha na kielicha i 14,300 na naczepie. No dobrze, Michał se rozciągnął. Możemy pomykać. Temperatura 13 stopni, dalej ciepło. O, po lewej mamy dyskotekę. Ktoś się nie bał i szybko jechał. Szeryf zatrzymał. Trzeba zawsze zwolnić, jak jest pojazd uprzywilejowany na kogutach. Żeby nie dostać mandatu. A ja jeszcze do Calgary mam 1,5 godziny jazdy. Czyżby po lewej się supercar zepsuł? Co to, korweta? Chevy. Stanął gostek tak dziwnie na poboczu, blisko krzyżówki, tak jakby się popsuł. A ja myślałem, że te auta, co kosztują miliony, to one się nie psują. A może po prostu zatrzymał się. No, gościu po prawej niezłe kółeczka wiezie. Szerokie. Pewnie gdzieś do kopalni, do kamieniołomów, albo no, raczej kamieniołomy, czy jakakolwiek inna kopalnia. Także oko to akurat rozbijam do Calgary, rzut beretem. Chwila, moment, kilkanaście, o, 20 km do Calgary. Słoneczko świeci po oczach, daje, ciepło jest, 10 stopni. Fajnie się jedzie, nie to co wczoraj. No coś w Calgary się chmury pokazały, a tak widzę nad downtownem, no to już takie ciemne chmury. Tak jakby tam coś miało padać. Jak tam pogoda jutro? O! Dzisiaj chmurka, a jutro śnieg, 70% śniegu. A i 0 stopni, no to będzie ochłodzenie, ale pojutrze chmurka, po pojutrze weekend w chmurach. Jutro ma tylko śnieg popadać. No nic, będzie to będzie. Za chwilę się zbliżam powoli do firmy i jeszcze tylko wstąpię szybko po paliwo. No i szybciutkie tankowanie, diesla defa do pełna i jutro czwartek to na piątek, żeby miał traka zatankowanego. Gdyby mi przyszło wcześniej rano dziś zacząć pracę, bo to nieraz tak bywa. Kotły podlane do pełna. Możemy uciekać do firmy. Na firmę. Godzina jest która? Trzecia za cztery. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie dzisiaj, ale już chyba nie. Myślę, że już chyba dzisiaj będzie na tyle. A może, no zobaczymy.
Dzisiaj mam taki senny dzień. Kostek pojechał tędy, a tędy i on teraz mnie puszcza. Mogłeś jechać tym bobkiem, chłopie. Toż to tobie jest łatwiej, szybciej. Się wpić w lewo i do głównej potem. I dojeżdżamy na bazę. Kto tu stoi? Czyżby Darek stał? Darek, bo widzę, że piesek za kierownicą siedzi. Piesek za kierownicą siedzi. Cześć, Darek! Albo gdzieś poszedł do biura, albo jest w szoferce, w sliperze. Może się posila. Także dropujemy naczepy i zaraz zobaczymy, co dalej. Tak, kopertę zakończyłem. No i co? Wyszło mi od poniedziałku do... Dzisiaj jest środa. No to 10 dni. No dzisiaj robiłem na godziny, to 8,5 godziny dzisiaj byłem w pracy, ale wczoraj zakończyłem ten stan licznika, to tak wyszło 7441 km. No ale to tak w 9 dni, bo dzisiejszego dnia nie liczę. 9 dni, no ale to takie właśnie były te krótkie powroty, jadąc do BC, bo tak. Tylko że bez resetu, co nie? Także codziennie coś jechałem, ale nie jechałem tam jakichś powalających odcinków. Jakkolwiek jest, jak jest, nie jest źle. Także idę jeszcze zobaczyć do biura, czy coś tam mają, czy nie mają. Jak coś, to kopertę zostawiam, bo już zamknąłem dzień, te 8,5 godziny. Jak coś mają, to jeszcze mogę zmienić. Mam korektor, ale chyba nie, bo już jest godzina 15:23. Się jednak okazało, to nikt mi nie powiedział, nie napisał, że ten ładunek ma iść do klienta. W ogóle jest spóźniony, miał być o 8 rano już u klienta. Oni tam są do 5. A jest czwarta. Don't go. Kurde mać. Ten mi teraz napisał don't go. O rany, ja już wyjechałem z tej jazdy. Już dzwoni telefon. Halo? Nie jedź proszę tam, bo oni powiedzieli, że nie rozładują. Także nie podpinaj tego, czy bez placu. Okej, okay, dobra, no bo już wyjeżdżałem prawie z placu, dobra. Wracam. No. Dobra, okej, okay, nie ma problemu, Andrzej. No. Hej. No na razie, bye. Dobra, no i kurde. Ja się nie z takich sytuacji śmieję. Ja się śmieję. Zielona żabka jedzie. On się nazywa Sean. Ten kolega, ale to jest jego, on jest ownerem akurat, on sobie traka kupił w końcu. Czy kupił, wziął na spłatę. Dobra, z powrotem wjeżdżamy. Z powrotem wjeżdżamy w tą samą dziuplę. Uciekamy do domu. Także tak, jadę do domciu. Jest godzina, kurde, 4:20. Trochę mnie będzie trafikowało, 40 minut pokazuje. No ale co zrobić, taka godzina. Także widzimy się niebawem, wręcz myślę, że bardzo szybko. Jutro dzień wolny od pracy, zobaczymy, co z tym nie zrobię. Także do następnego, na razie, cześć.